Patron. Józef Haller, patron 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie. Generał Broni Wojska Polskiego, dowódca 2. Brygady Legionów, dowódca Armii Polskiej we Francji, współtwórca Niepodległej, harcmistrz, działacz polityczny i społeczny. Patron Szczecińskiej Błękitnej Brygady. Urodził się 13 sierpnia 1873 roku w majątku Jurczyce pod Krakowem. Dorastał w patriotycznej atmosferze. Jego ojciec brał udział w powstaniu styczniowym. Józef Haller ukończył Techniczną Akademię Wojskową w Wiedniu, a następnie kontynuował karierę w armii austro-węgierskiej. W 1911 roku, w wieku 37 lat, Józef Haller opuścił wojsko i skupił się na działalności społecznej. Angażował się w ruch spółdzielczy, zakładał polowe drużyny Sokoła, prowadził intensywną pracę jako instruktor wojskowy, organizował kursy żołnierskie. Po wybuchu I wojny światowej Haller współorganizował Legiony Polskie u boku armii Austro-Węgier. W 1916 roku objął dowództwo 2. Brygady Legionów Polskich. Na znak protestu przeciw postanowieniom Traktatu Brzeskiego w marcu 1918 roku przebił się wraz z brygadą przez front austriacko-rosyjski i połączył jej siły z polskimi formacjami walczącymi u boku Rosji. Objął dowództwo 2. Korpusu Polskiego na Ukrainie. Jednak w bitwie pod Kaniowem korpus został rozbity przez liczebnie przeważających Niemców. Unikając niewoli, Haller dotarł do Moskwy, a następnie przez Murmańsk do Francji. W październiku 1918 roku został mianowany naczelnym dowódcą Armii Polskiej we Francji. Jej żołnierze nosili mundury koloru błękitno-szarego, stąd nazwa Błękitna Armia. W 1919 roku powrócił do niepodległej Polski. Dowodził Armią Frontu Pomorskiego z zadaniem przejęcia ziem położonych na Pomorzu, przyznanych Polsce na mocy Traktatu Wersalskiego. Wywiązał się z niego znakomicie, a 10 lutego 1920 roku w Pucku dokonał symbolicznych zaślubin Polski z morzem. W czasie wojny z bolszewikami dowodził Armią Ochotniczą. W okresie międzywojennym przez krótki czas był posłem na Sejm, później skupił się na działalności społecznej. We wrześniu 1939 roku znalazł się w gronie polskich uchodźców w Rumunii. Pełnił funkcję ministra w rządzie Władysława Sikorskiego. Po zakończeniu II wojny światowej pozostał na emigracji. Zmarł 4 czerwca 1960 roku w Londynie. Z inicjatywy polskich harcerzy prochy generała Józefa Hallera w 1993 roku powróciły do kraju i spoczęły w krypcie w kościele garnizonowym Świętej Agnieszki w Krakowie. Od 1996 roku generał Józef Haller patronuje 12. Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie. 14 maja 2021 roku, w 25. rocznicę utworzenia brygady, uroczyście odsłonięto rzeźbę. Ławeczkę generała broni Józefa Hallera na skwerze Hallerczyków przed bramą wjazdową do Koszar. Ławeczkę powstałą z inicjatywy brygady sfinansował Instytut Pamięci Narodowej.